Zastanawialiśmy się ostatnio nad tym, co się dzieje, kiedy uczelnia jest zamknięta. Fakt, że nie spotykamy się obecnie w salach wykładowych, nie oznacza, że uczelnia nie pracuje, pracuje cały czas. Nauczyciele oraz studenci spotykają się online na zdalnych zajęciach, ale także działamy cały czas naukowo, dlatego dzisiaj ze mną w tej właśnie zdalnej formie dostosowanej do nowej rzeczywistości doktor inżynier, kapitan żeglugi wielkiej Piotr Wołejsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiciel, jak widzimy, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Mimo że uczelnia na co dzień nie działa w tej chwili tak jak zazwyczaj, widzimy się właśnie zdalnie z różnych miejsc naszej pracy. Piotrze, chciałabym, żebyśmy porozmawiali też w tym kontekście tego, co się obecnie dzieje, o wynalazkach, które tworzycie, o wynalazkach, które już powstały, które są w trakcie powstawania oraz o nowych projektach, które dopiero przed nami. Dlatego chciałabym Cię najpierw zapytać o NAVDEC. To jest taki wynalazek, który znamy już od dawna. Przypomnij bardzo proszę, co to jest, na czym polega jego innowacyjność i jak działa. NAVDEC to nawigacyjny system wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych na morzu. Został opracowany w zespole profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego na Akademii Morskiej w Szczecinie. A system możemy odnieść może do nawigacji samochodowej. Większość z nas korzysta z nawigacji samochodowej, która prowadzi nas z punktu A do punktu B. NAVDEC jest w pewnym sensie nawigacją statkową, która też prowadzi nas z punktu A do punktu B, ale dodatkowo jeszcze informuje nas, czy nadjeżdżający samochód ma pierwszeństwo drogi. Jeżeli to pierwszeństwo posiada, to mówi nam, jakim kursem, jakim prędkością mamy płynąć, aby bezpiecznie rozminąć się z innym obiektem. I to są właśnie te główne innowacyjności, które żeśmy wprowadzili w tym systemie. A powiedz, dlaczego to rozwiązanie jest tak istotne i jak zostało przyjęte przez rynek? Ponieważ wiemy, że od roku 2017 jest też dostępne komercyjnie. Zaczynając od potrzeb, mimo wysokiego poziomu wyszkolenia załóg, mimo różnych systemów, które mamy już na statku, nadal dochodzi do ponad 2000 kolizji rocznie. Stąd potrzeba wspomagania decyzji nawigatora właśnie w takich sytuacjach. Tak jak wspomniałeś, system jest na rynku od 2017 roku. Oczywiście te pierwsze przychody nie pozwoliły nam pokryć wszystkich kosztów, ponieważ prace badawcze są kosztochłonne i czasochłonne. Natomiast mogę się już pochwalić, że spółka, która to komercjalizuje, SAP4NAV, w zeszłym roku osiągnęła już znaczący zysk, co jest chyba potwierdzeniem tego, jak system został przyjęty na rynku. Jak zmienia się znaczenie tego wynalazku, tego projektu dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji? No właśnie, moglibyśmy sobie wyobrazić, że skoro system oblicza bezpieczną trajektorię, to może statek mógłby być kontrolowany z lądu i nawigator na ten statek nie musiałby jechać. Co w kontekście bieżącej sytuacji no, ma olbrzymie znaczenie. Wyobraźmy sobie wielu marynarzy, którzy nie mogą wrócić do domu po kontraktach. Z kolei tyle samo czeka, żeby pojechać na ten kontrakt i zarobić pieniądze. Czyli z jednej strony jedni nie mogą wrócić, drudzy są jak gdyby odcięci od pracy. A mogliby tą pracę wykonywać zdalnie. Czy uważasz, że przyszłość żeglugi, czyli autonomiczne statki, które w tej chwili zaczynają być projektowane, zaczynają być wdrażane, to tak naprawdę jest nasza przyszłość, przyszłość transportu? Wydaje się, że wiele na to wskazuje. Przede wszystkim transport morski nadal jest główną gałęzią transportu, gdzie transportuje się najwięcej towarów i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Liczba statków co roku wzrasta, ruch w związku z tym też.
Natomiast szacuje się, że już w 2025 roku będzie brakowało około 140 tysięcy oficerów. W tym kontekście wydaje się, że wprowadzenie żeglugi autonomicznej jest uzasadnione. A powiedz, jak działa taki statek na wodzie i w jaki sposób komunikuje się z innymi jednostkami? To tak naprawdę jeszcze nie jest ustalone. Pracuje nad tym Międzynarodowa Organizacja Morska i zapewne te prace trochę potrwają. My z kolei realizujemy projekt AWAL. Autonomous Vessel with an Airlock, gdzie już w warunkach quasi-rzeczywistych, czyli zbliżonych do rzeczywistych, na jeziorze Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi w Iławie przeprowadziliśmy testy, które wskazują, że technologia jest gotowa do wdrożenia na jednostkach pełnowymiarowych. Statki komunikują się przez systemy, które są obecnie dostępne, ale także opracowaliśmy system negocjacji, komunikacji dla właśnie jednostek autonomicznych, gdzie statki, można powiedzieć w cudzysłowie, ze sobą rozmawiają. Powiedz, gdzie są już stosowane czy wdrażane takie rozwiązania i kiedy projekt AWAL będzie mógł ujrzeć światło dzienne i też zostać skomercjalizowany i wdrożony do użytku? Ze względu na brak uregulowań prawnych, na wodach międzynarodowych takich statków jeszcze nie ma. Natomiast kraje wdrażają to jako rozwiązania lokalne na wodach krajowych i już takie promy autonomiczne gdzieś tam z jednego brzegu fiordu na drugi brzeg fiordu już pływają. AWAL jest kontynuacją projektu NAWDEK, a kontynuacją projektu AWAL są kolejne projekty wdrożeniowe. Realizujemy projekt Optimal Vessel, gdzie jest opracowana właśnie technologia zdalnego nadzoru nad statkiem, a także we współpracy ze Stocznią Szczecińską mamy zbudować już pełnowymiarowy statek semi-autonomiczny. I to są właśnie perspektywy na najbliższe lata. Myślę, że zaczniemy od żeglugi właśnie krajowej, a w miarę pojawiania się przepisów przejdziemy też na wody międzynarodowe, ale to jeszcze troszkę potrwa. A powiedz proszę, czy te rozwiązania nie zabiorą nam pracy, nie sprawią, że staniemy się wkrótce niepotrzebni? Na pewno zmniejszy to liczbę osób, które przebywają na statku. Natomiast wszelkie doświadczenia związane z wdrożeniem systemów autonomicznych, automatycznych, zazwyczaj generują miejsca pracy zupełnie w innych sektorach. Przykładem mogą, żeby zostać już w branży morskiej, terminale kontenerowe. Wiele z nich działa półautonomicznie, czyli na przykład w ogóle nie ma tam kierowców, którzy przyjeżdżają z tymi kontenerami, czy odbierają te kontenery, jeżdżą tam autonomiczne platformy. Także faktycznie na tym terminalu kierowców jest mniej, ale cała otoczka IT, nazwijmy to w ten sposób, mocno się rozrosła. I tak naprawdę ludzie znaleźli zatrudnienie w innych działach, a jednocześnie zwiększyło się bezpieczeństwo. O ile wcześniej dochodziło do wypadków z udziałem kierowców, teraz wypadków zupełnie nie ma. I to samo tak naprawdę możemy odnieść do statków. Jeżeli ludzie będą pracować zdalnie, czy będą działać jako systemy nadzoru nad statkami, to miejsca pracy zostaną utrzymane, jednocześnie zwiększy się bezpieczeństwo tych ludzi. A właśnie my, jako nauczyciele akademicy,
Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w procesie kształcenia kształtować kompetencje młodych ludzi, naszych studentów, tak, aby byli gotowi do zmian, żeby posiadali takie kompetencje, aby można było je zastosować w różnych rozwiązaniach. W różnych dziedzinach, jak najbardziej. Czy ta zmieniająca się rzeczywistość też każe nam spojrzeć inaczej właśnie na takie osobiste, miękkie umiejętności? I czy temat właśnie umiejętności interakcji międzyludzkich, umiejętności miękkich, to jest w ogóle temat dla inżynierów? No może jeszcze kontynuując poprzedni wniosek, właśnie między innymi dlatego powstał na Akademii Morskiej Wydział Informatyki i Telekomunikacji, aby tę zmieniającą się rzeczywistość już tutaj wesprzeć odpowiednią kadrą. Natomiast odpowiadając na pytania odnośnie kompetencji miękkich, no wyobraźmy sobie inżyniera, marynarza, nawigatora pracującego na statku, który nie posiada kompetencji miękkich pod tytułem komunikacja interpersonalna. Jest tam 20 osób, często z różnych krajów i nie potrafią ze sobą rozmawiać. No, bez tych umiejętności miękkich, co wynika z tego, że wiedzą, jak to rozwiązać, jak nie potrafią pracować w zespole na przykład. A to właśnie praca w zespole jest też tą ważną kompetencją miękką, którą rozwijamy na uczelni w ramach na przykład przedmiotu przedsiębiorczość. A przedsiębiorczość w uczelni morskiej wzięła się, przypomnijmy, z projektu MELES, który miał już do tej pory 3 swoje odsłony, kolejna, 4 jest w przygotowaniu. Powiedz, dlaczego przedsiębiorczość przydaje nam się w życiu i to tak w szeroko pojętym życiu, czyli i w nauce, i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym? Może zacznę od tego, co to jest MELES. More Entrepreneurial Life at European Schools, czyli ta właśnie przedsiębiorczość. My nie postrzegamy przedsiębiorczości tylko i wyłącznie pod kątem założenia własnej firmy. Postrzegamy przedsiębiorczość znacznie szerzej jako kompetencję, bo jest to kluczowa kompetencja i ta kompetencja właśnie powoduje, że młodzi ludzie, nie tylko młodzi, wszyscy ludzie mają tą umiejętność adaptacji i tak potocznie zwanego radzenia sobie w życiu. I tą kompetencję właśnie rozwijamy wśród naszych studentów, mając na uwadze też to, że nie wszyscy właśnie będą pracować w zawodach, w których się kształcą. Może podam taki przykład. Nie dotyczy on studentów, ale 65% dzieci, które w tym roku rozpoczęło naukę w szkole podstawowej, będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jak w tym układzie my mamy szykować ich do tych zawodów, skoro one jeszcze nie istnieją? W zasadzie no, wydaje się, że droga kreowania kompetencji jest tutaj tą właściwą drogą, a przedsiębiorczość jest jedną z nich. Czyli to taka zdolność adaptacji do nowych warunków, czyli do zmieniającej się rzeczywistości. W jaki sposób tego uczycie? Stosujemy metodę coachingu. Być może jest ona no, niezbyt popularna, czy też jest to temat nieco... wrażliwy na uczelni. Natomiast ten coaching w podejściu takim czysto coachingowym, czyli znanych od jeszcze ze starożytnej Grecji. Przykładowo, no bo jeśli student czy grupa studentów ma jakiś pomysł, może być to pomysł biznesowy, ale może być to pomysł po prostu na usprawnienie życia w uczelni. To czy w trakcie takich zajęć ja mam im powiedzieć, jak ten pomysł rozwinąć,
czy to może raczej grupa lub osoba powinni wiedzieć, jak to zrobić, a ja jestem w pewnym sensie tylko takim facylitatorem, który zadaje im pytania, tak zwane trudne pytania, a oni starają się znaleźć na nie odpowiedzi. Czyli wykorzystując coaching w kształceniu, dajesz wędkę, a nie rybę. No właśnie. Podam na swoim przykładzie. No, jestem nauczycielem akademickim, ale nie skończyłem żadnych studiów, które by mnie przygotowały do bycia nauczycielem. Robiłem to tak, jak czułem, że to jest dobrze, czyli przekazywałem tą wiedzę. Ale w perspektywie tych lat, co tutaj pracuję, widzę, że przekazywanie tej wiedzy jednokierunkowej to nie jest właściwe podejście. Staramy się teraz na zajęciach rozwiązywać konkretne problemy, wciągać studentów w interakcje. Nie jest to łatwe, ponieważ też kompetencje miękkie rozwinięte do tej pory nie są na najwyższym poziomie. Stąd też rozwijanie kompetencji miękkiej pozwala usprawnić proces kształcenia. Czyli to, czego nauczyliśmy się w szkole, na studiach musimy jeszcze rozwinąć, musimy nauczyć się słuchać i musimy nauczyć się rozwiązywać problemy. No, uczymy się tego w całym procesie kształcenia. Natomiast zauważalne jest to, że proces kształcenia w pewien sposób zabija kreatywność wśród młodych ludzi. Może na przykładzie. Jest taka zabawa, nazywa się Marshmallow Challenge, czyli budowanie wieży z makaronu. No oczywiście nieugotowanego. I teraz pytanie, jaka grupa wiekowa buduje najwyższe wieże z makaronu? Jaka? Przedszkolaki. Czyli osoby, które nie przeszły jeszcze żadnego etapu kształcenia tak naprawdę, nie są jak gdyby wdrożone w taki system źle, dobrze. Mhm. Ponieważ u nas jest tak, że no, rozwiązujemy mnóstwo testów i ostatecznie tylko jedna odpowiedź jest dobra. Ale przecież to nieprawda, że jedna odpowiedź jest dobra. Oczywiście w jakimś tam konkretnym teście tak. Natomiast właśnie kreatywność jest przez ten proces edukacyjny trochę zapomniana. I na zajęciach z przedsiębiorczości tą kreatywność staramy się wśród studentów rozbudzić na nowo. I przywrócić takie umiejętności, które gdzieś po drodze zaginęły. A powiedz, jak oceniasz przydatność tych rozwiązań, które wypracowaliście na przestrzeni lat, między innymi pracując w projekcie? Jak to wygląda w kontekście dzisiejszej sytuacji? Efektem projektu, no tym podstawowym, to jest oczywiście wprowadzenie przedmiotu przedsiębiorczość do programu kształcenia na Akademii Morskiej, ale również na uczelniach partnerskich, bo te projekty realizujemy w konsorcjach międzynarodowych, europejskich. Natomiast mamy też efekt pod tytułem podręcznika. Podręcznika w formie e-booka, który można pobrać z naszej strony i zauważam w ostatnich tygodniach, że liczba pobrań tego podręcznika zdecydowanie wzrosła. Widać, że zarówno nauczyciele, jak i studenci z innych uczelni, zmuszeni niejako do tej formy prowadzenia zajęć, szukają narzędzi, aby skutecznie to realizować. W tym między innymi pomaga właśnie nasz e-book, który zawiera kompletny kurs przedsiębiorczości. Bardzo uprzejmie dziękuję Ci za tę rozmowę i za przybliżenie nam tematów, które w dzisiejszym kontekście brzmią jak najbardziej aktualnie i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszymi pracami. Dziękuję za spotkanie i zapraszam wszystkich na Akademię Morską, bo mamy tutaj wiele różnych fajnych, ciekawych możliwości.